Witam Was ciepło w kolejnym filmiku, już takim pierwszym filmiku poświątecznym. Mam nadzieję, że Wasze święta były udane, że były zdrowe, że doświadczyliście bardzo fajnych chwil, które potem możemy magazynować w swoim sercu na najbliższy rok. A dzisiaj chciałabym pokazać Wam moje prezenty, które dostałam w tym roku na święta pod choinkę. Nie wiem, jak u Was, u nas prezenty przynosi aniołek. Wiem, że są takie rejony, gdzie przychodzi Mikołaj, są takie rejony, gdzie przychodzi Gwiazdor. Nie wiem, czy ktoś jeszcze przychodzi. W każdym razie, kto przychodzi, to przychodzi, ale prezenty pod choinką się znajdują. Nie są to u mnie jakieś takie, wiecie, bardzo drogie, czy jakieś takie wyszukane prezenty, ale dostałam kilka rzeczy, które myślę, że mogą się Wam też spodobać. Poza tym świetnie wpisują się one w tematykę mojego kanału, także zapraszam. I pierwsza rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, to jest ta oto koszula nocna. W taką kratę, fajna, zimowa, świąteczna. Ona jest zrobiona z takiej cieniuteńkiej flaneli, bardzo przyjemna właśnie w dotyku, już w niej spałam. I jest kupiona w H&M-ie, także nie wiem, nie znam jej linku rewelacyjnego, nie znam jej ceny, nie patrzę po prostu, natomiast wiem, że jest to koszula z H&M-u. Rozmiar to M, jest ona bardzo szeroka. Ja jestem wysoka, więc dla mnie mogłaby być ciut dłuższa, no ale generalnie mówiąc, bardzo, bardzo mi się podoba, świetnie mi się w niej śpi. Ja w ogóle śpię w takich koszulach, takich wyglądających właśnie jak duże koszule męskie, od jesieni do wiosny, tylko zmieniam jej, w każdym razie bardzo je lubię, także polecam. Te koszule z H&M-u mają bardzo dobrą jakość. 2 lata temu chyba kupiłam taką córce, śpi do dzisiaj i mówi, że świetne, bo jestem też przy praniu widzę, że nic się z nią nie dzieje, nie mychaci, nie wyciąga, nie rozciąga. Jest taka tak naprawdę jak w dniu kopienia, także bardzo się z tej koszuli ucieszyła. Motyw kraty jest taki typowo świąteczny, taki grudniowy, zimowy, super otulający, jeszcze do tego moja pościel flanelowa i czuję się po prostu bosko. I teraz dwie książki, które dostałam. Pierwsza to jest książka Francuski Szyk, to jest seria cała książek i tutaj podtytuł Na obcasach. Bardzo się z tej książki ucieszyłam, ponieważ to, czego ja nie potrafię i czego bardzo chciałam się nauczyć, to dobierać butów do stylizacji. Mam wrażenie, że jestem tutaj bardzo mocno zachowawcza, mam bardzo niewiele par butów w szafie. Jakieś takie moje próby umodnienia mojej szafy, czy dołożenia do niej więcej fantazji właśnie w postaci fantastycznych butów mi się nie sprawdziły. Dlatego też myślę, że tutaj no, różne rzeczy mogę się dowiedzieć i w przyszłym roku troszeczkę poszaleję sobie z butami. Oprócz tego, że są tutaj opisy różnego rodzaju butów, czyli są to sandały, są szpilki, są balerinki, leocy, obuwie sportowe itd., itd. Jest też tutaj wiele ciekawostek, są wywiady z osobami, które pracują w branży obuwniczej albo nie wiem, dyrektor domu mody, albo też projektant obuwia, albo jeszcze inne osoby. Są tutaj również różne przykazania i wskazówki do tego, aby stopy wyglądały dobrze. Są tu też na przykład takie rady, jak dobrze dobierać rajstopy czy skarpety do butów i jak też uczynić z nich taki ważny element stylizacji. Bardzo mi się też podoba, że analizują tutaj, w tak przybliżeniu oczywiście, różne takie buty dość trudne w noszeniu i jednocześnie pokazują, w jaki sposób można je nosić dobrze, a w jaki sposób nie powinno się też ich nosić. Także bardzo fajna książka, myślę, że bardzo mi się przyda na przyszły rok, już sobie ją czytałam i na razie to co widzę, bardzo mi się podoba. I kolejna książka, też w tematyce mojego kanału, w tematyce moich zainteresowań, to jest książka Karoliny Żebrowskiej, Modowe rewolucje, czyli niezwykła historia naszych szaf. Być może znacie Karolinę Żebrowską, ponieważ ona prowadzi kanał na YouTube, gdzie zapoznaje nas z modą retro. Ma ona ogromną wiedzę, bardzo, bardzo wiele takich ciekawostek tutaj nam podaje i też konkretnej, sprawdzonej wiedzy. I w książce tej przedstawiane są
różne elementy strojów, albo też elementy stylizacji, szerzej mówiąc, które czasami wydaje nam się, że są wymysłem naszych czasów, a na przykład okazuje się, że wcześniej one też już były, tylko zupełnie w innej formie. Pokazuje ona tutaj historię na przykład swetra, pokazuje nam tutaj też na przykład historię suchego szamponu. Też taka ciekawa było to opowiadanie. Mnóstwo jest tu też informacji o stylu konkretnych osób, takich ikon stylu z różnych tutaj czasów też. Jest księżna Diana na przykład, są też jeszcze inne osoby. Widzimy takie najbardziej znane kreacje, które gdzieś tam się wryły też w historię mody. Są też tu też informacje na przykład o makijażu, o tym, jak ten makijaż wyglądał, jak się zmieniał i jak ewoluuje i co się z nim dzieje przez lata, właściwie to przez wieki. Bardzo dobra książka, czyta się ją naprawdę jednym tchem, choć jest tam dużo informacji, także te informacje przyswaja się po prostu bo są podane w taki lekki, łatwy, przyjemny sposób, a poza tym jest jeszcze pięknie wydana, twarda okładka, jest dodatkowa obwoluta, którą też lubię, bardzo ładny papier, taki kredowy, po prostu wielka przyjemność z czytania tej książki. I jeszcze jedna książka, co prawda nie jest to mój prezent, że tak powiem wręcz odwrotnie, ale obdarowana się bardzo cieszyła mam zgodę, żeby pokazać wam również na kanale. Face Paint, czyli historia makijażu, autorką jest Liza Eldridge. Ona prowadzi też kanał na YouTube, jest profesjonalną makijażystką, taką gwiazdą właściwie wśród różnych tutaj makijażystek. I książka ta jest też bardzo ciekawa, pełna treści, znów bardzo ładnie wydana w takiej wersji albumowej. Możemy prześledzić tutaj różne style, możemy sobie tutaj zobaczyć najbardziej popularne makijaże, które wylansowały wielkie gwiazdy, które do dzisiaj są używane. Na przykład ponoć jest tak, że jak makijażystka dostaje zlecenie na makijaż, to mówi się jej najczęściej, że to ma być na przykład makijaż w stylu Audrey Hepburn albo jeszcze inny tutaj gwiazd. I ona już musi wiedzieć tak naprawdę, co zrobić dokładnie, nie tłumaczy jej się krok po kroku, jak to wszystko ma wyglądać. Są tutaj też różne takie trendy kolorystyczne pokazane, mnóstwo różnych informacji. Jest tutaj też cała gama kultowych produktów, które gdzieś tam kiedyś zaistniały i które w nowszych wersjach mamy też do dzisiaj. Bardzo, bardzo wam tę książkę polecam. A jak jesteśmy przy makijażu, to jeszcze ostatni mój prezent, z którego się bardzo cieszę. To jest paletka magnetyczna z Glambox. Tak, Glambox. Ja nie znam wcześniej tej marki. Znaczy oczywiście wiem, że Glam Shop, że Hania, że świetne cienie, świetne kosmetyki, ale nigdy nie miałam i dostałam właśnie taką paletkę magnetyczną, a w niej cały zestaw cieni, które sobie już dzisiaj wypróbowałam. Mam tu 4 cienie i 2 róże. Na oczach mam dzisiaj makijaż inspirowany. Starałam się tworzyć krok po kroku, ale jeszcze mi to nie bardzo do końca wychodzi. Filmikiem na kanale Tryfonki. Tam był chyba łatwy makijaż, 4 cienie, 40+, w każdym razie właśnie te cienie ona pokazywała. Bardzo podoba mi się przede wszystkim sama koncepcja paletki magnetycznej, ponieważ tutaj sobie możemy właśnie kupić takie pojedyncze cienie magnetyczne i sobie uzupełnić tę paletkę, czyli możemy sobie dołożyć albo róże, bo to są 2 róże akurat i na przykład mam w tej chwili cienie i teraz w zależności od moich potrzeb mogę sobie dokupować nowe cienie albo róże i dokładać tej paletki, także stworzę sobie taki własny zestaw. Dlaczego dla mnie to jest ważne? Dlatego, że ja nie wykorzystuję z dużych paletek wszystkich cieni. Najczęściej mam tak, że 1/3 może już taka, wiecie, jest, że dobija się denka, a jeszcze niektóre są prawie, że nieruszone. Czasami tylko po prostu raz maźnięte, żeby sobie zobaczyć, jak się one rozcierają, blendują. Także po prostu szkoda mi pieniędzy na duże paletki i myślę, że dla moich potrzeb taka paletka, którą mogę sobie potem uzupełniać różnymi innymi cieniami, będzie po prostu idealna.
Jeśli chodzi o same cienie i róże, bardzo mi się podobają. Tutaj są swatche, czyli można zobaczyć w przybliżeniu, jak to wszystko wygląda. Bardzo fajnie mi się z nimi pracowało, bardzo przyjemnie się rozcierały, blendowały. W ogóle mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się troszkę bardziej popracować nad makijażem. Chciałabym po prostu nauczyć się lepiej malować. Także super sprawa, super prezent, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. A jeżeli chodzi o kolory tych cieni, być może komuś też się przyda. Róż to jest goły biszkop, teraz drugi róż to jest panna młoda. Ten jasny cień, bardzo ładny, taki masywkowy, nazywa się rozjaśniacz. To jest ten cień, który dajemy na nieruchomą powiekę, a później w kącikach oczu też rozjaśniamy sobie jakby ten cały makijaż, bardzo ładny. To jest brudny róż, to jest rumia majka i ostatni, ten, który mam w tej chwili na środku powiek, to jest podstawa i ta podstawa też jest bardzo ładna, bo jest taka delikatnie opalizująca, właściwie nie opalizująca. Ona jest taka satynowa, daje taki blask, ale to nie jest taki, wiecie, taki dyskotekowy, taki remizowy błysk. Także bardzo, bardzo mi się te cienie podobają i myślę, że z przyjemnością będę sobie z nimi eksperymentowała, a myślę, że w miarę możliwości będę również sobie i miarę potrzeb moich będę również tę paletkę sobie uzupełniała. Kochani, to już wszystko w ostatnim filmiku w tym roku. Przed nami dziwny Sylwester, przed nami nowy rok. Chyba czekamy na niego z mieszaniną obawy i nadziei. Muszę powiedzieć, że u mnie chyba dominuje nadzieja, także jakoś tak pozytywnie tutaj jest w mojej duszy. Życzę Wam tego, żeby ten nowy rok przyniósł Wam same jasne, przyjemne, dobre dni, żebyście byli mieli jak najwięcej słońca, jak najwięcej uśmiechu, jak najwięcej radości i żeby wszystkie nieszczęścia omijały Was z daleka. Do zobaczenia już w nowym roku.